Żył sobie facet, taki sobie przeciętniaczek. Nie był specjalnie brzydki, nie był też przystojny. Miał żonę Dankę i rower Damkę. Chroniczny katar, krzywy zgryz i hemoroidy. 1,18 m miał najwyżej w kapeluszu. Jako mężczyzna nie był więc zbyt atrakcyjny. I choć miał klasy 4, to 4 miał ordery. Bo najważniejsze, proszę państwa, był partyjny. I tak mu kurna Olek poleciało z kurki. Załatwił palmę, gabinecik, stawił biurko. Departamentów może 7 ważne sprawy słało w dół. Bo on chyba nawet w ministerstwie był. Ale powoli w prawa majestacie wszechmocna partia się znalazła po herbacie. I zgodnie z prawem grawitacji gruchnął, aż się rozległ huk tą swoją pustą głową na bruk. Oj dana dana, oj dana dana, jak dobrze, kiedy wreszcie przyjdzie jakaś zmiana. Oj dyna dyna, nie gra muzyka, już o jednego w Polsce mniej jest piszczyka. W zmiennym klimacie rozgrywano swoją partię. Wyszła roszada i nikt przy tym nie dał mata. Nie straszy z rana widmo Urbana, zaś ministrowie występują bez krawata. A ten nasz piszczyk zamiast zginąć w szarym tłumie, on wykorzystał wciąż piętrzące się trudności. Nikogo nikt nie ostrzegł, nikt nawet się nie spostrzegł. Ta mała gnida działa już w Solidarności. I znów mu kurna Olek jakoś fajnie leci. Komitet wiejski już zamienia w gabinecik. Biureczko zdobył machoniowe, stawia palmę, złoci fryz i w uśmiechu pokazuje krzywy zgryz. Solidarności jednak szybciej się poznali. Nie labiedzili, nie śledzili, lecz wygnali. Więc znowu został sam na lodzie, a ten lud zakruchy byłby taki piszczyk, na nim sobie żył. Oj dana dana, oj dana dana, jak dobrze, kiedy przyjdzie do nas jakaś zmiana. Oj dyna dyna, nie gra muzyka, już o jednego w Polsce mniej jest piszczyka. Myślcie sobie, proszę państwa, że już po nim, choć niby przycichł, chociaż teraz cicho siedzi, bo on w narodzie, jak ryba w wodzie, tylko patrzy, tylko czeka, tylko śledzi. I chociaż płaszczyk jego tchórzem jest podszyty, to tak naprawdę on nikogo się nie boi. Taki ma zawsze chęci, żeby się wszędzie wkręcić. Popatrzcie tylko, czy obok nie stoi. I znów mu kurna Olek wiaterek spasuje. Nieważne, czy z zachodu wieje, czy ze wschodu duje. Na pewno jeszcze gdzieś zobaczę, tam gdzie mięso, tam gdzie chleb, ten jego wredny, uśmiechnięty łeb. I bądź spokojny i nie zdziw się wcale, że właśnie on przypinał będzie ci medale. Bo jeszcze jego głos usłyszysz w radio i TV, a jestem pewien, ten głos będzie miał. Oj dana dana, oj dana dana, czy kiedyś wreszcie przyjdzie do nas jakaś zmiana? Oj dyna dyna, oj dyna dyna, czy wreszcie ktoś załatwi tego kłopotu?